Gdy ci smutno, gdy ci źle, włącz sobie ludzka, odpręż się i zostaw suba koniecznie i lajka pod filmem. A jak? Kurde. Słuchajcie, kontynuujemy z Driver San Francisco. Co ty tutaj masz, gościu? Camaro Z28, już widziałem ten samochód. To nie jest jeden z tych nowych, które się pojawiły na drogach, ale to jest dalej fajne autko. Tu mamy wyścig. To może tym Camarosem sobie pociśniemy. To jest takie poboczne coś. Za jakąś tam małą kwotę pewnie. No 25 tysięcy! I mogę skończyć nawet na drugiej pozycji, a i tak dostanę pitos na łapę. Bardzo do... Orzesz ty w mordę! Aha, bo to jest tak, że tutaj mamy dwóch kier... Nie, no to trzeba tych wyeliminować. Nie, oni mają za szybkie fury. Ja wziąłem jakieś stare Camaro. Wziąłem jakieś stare Camaro, oni tu mają Vipery, kurde, to chłopie, to nie tak, to nie tak miało być. Dobra, najpierw jeden, o kurde, na zakręcie będzie ciężko ich wyeliminować. Nie no, musimy skasować te Vipery, musimy skasować, bo to za szybkie auto, zobaczcie jak ja z tyłu już zostałem. Dobra, i pyk! Ty, ale moje Camaro wcale nie zostało tak z tyłu. No nie, ale to są Vipery. Słuchajcie, szkoda, że tych Viperów już nie produkują, nie? Całkowicie... Ludzie nie chcieli ich kupować i całkowicie zahamowali produkcję tych autek. Poważnie. To jeszcze nie jest ten model ostatni, który skończyli produkować. Pa, pa, pa. Pyk. Dobra. No, ej, trzeba sobie radzić. Nie wiedziałem, że tutaj będziemy mieli do czynienia z takimi furkami. To powinno mnie tam gra ostrzec, nie? Że będzie... Wciół trudno. Ej, dobra, chyba będzie git, co? Spróbuję tym Camaro sobie dojechać. Viper został bardzo z tyłu, ale goni mnie jak szalony. Dobra, dawaj, nitro. Ile jadę? 170, on już tutaj budzik zamyka. Trzy paki ma lekko. Patrz jak mnie dogania. Jak mnie dogania. Już mi na zderzaku siedzi. Musimy pierwsze i drugie miejsce zdobyć, czyli ten z przodu musi być pierwszy, ja tutaj z tym Camaro muszę być drugi. No nie, no za szybki, skurde, widzieliście na minimapce jak on mnie doganiał? W ogóle, co powiecie na takie umiejscowienie minimapki, jakbyście mieli w GTA u góry ekranu? Znaczy, z boku też nie przeszkadza jakoś bardzo, ważne, że na krawędzi gdzieś ekranu jest, nie? A ten gościu w Viperze, kurde, jakiego ja dzisiaj mam pecha. No masz pecha, bo goście tu biorę autobus. Ożeż ty, ale zwrotny. On ma taki wielki spoiler z tyłu. I proszę bardzo, 25 tysięcy kredytów w łapę, czy tam punktów. Bardzo mnie się to podoba. No ale do kupienia dostępny Viper ACR. Dobra, przesiadam się do mojej ulubionej fury z tego rozdania i jedziemy sobie na misję poboczną. No taką nie do końca poboczną, tą żółtą misję powiedzmy, bo są misje poboczne, te takie poboczne niebieskie i są te misje żółte poboczne, nie? Ja tutaj tak mało trochę po tym mieście jeżdżę, przeważnie to się właśnie przenoszę. Patrz, jaki ślizg mi wyszedł. Przenoszę się po prostu od tako, nie? A teraz sobie postanowiłem kawałek podjechać autkiem. Nie wiem jak daleko to jest, daleko dosyć. Podjedziemy sobie tym Mustangiem, przy okazji zobaczymy co po drogach teraz ciekawego jeździ. Drugi taki jedzie. O, Solstick, ale to w sumie nic specjalnego, on był od początku, nie Pontiac. W sumie takie ciekawe auto, ciekawe po ile te Solsticki teraz chodzą. Masz tam napęd na tył, nie wiem jaki silnik, podejrzewam, że jakaś V6. Ciekawa może być taka propozycja, ciekawe czy... A wiesz co, nawet sprawdzę. Dobra, piękne kawalery, chodzę sobie na Otomoto i no mam złą wiadomość, ale Pontiac Solstick... To po pierwsze, widzę, że tutaj maksymalna pojemność silnika to 2.4 benzyna i ceny są niestety no wysokie. 55 tysięcy złotych trzeba zapłacić za Pontiaca z 7 roku, to już jest stare auto. I widzę, że nie występują w wersje z hardtopem, tutaj u nas, przynajmniej na Otomoto, może na innym tam jest coś.
No i cena to 55 tysięcy, kurde. 260 koni mechanicznych, no i silnik 2.0. Ja myślałem, że tam co najmniej V6 siedzi, ale w sumie gdzie tą V6 tam zmieścić? Tak się wydaje, że takie auto... Słuchaj, ten Soul Stick... No może nie w cenie tego akurat Mustanga, bo to jest taka specjalna edycja Shelby, ale w cenie takiego Mustanga 5-litrowego za 55 tysięcy sprowadzonego, nie najnowszego, może byś i trafił jakiegoś takiego dobrego Mustanga za... Nie no, 55 tysięcy za Mustanga to też ciężko, to trzeba by było wydać na niego gdzieś tak z 70, żeby to była taka faktycznie jeżdżąca wersja. Ej, tu mamy garaż, czy ja go nie kupowałem czasem? Kup garaż. Mam 5 tysięcy? Wydawało mi się, że go kupiłem. Dobra, żeśmy odblokowali sobie Dodge Viper. On jest tu na samym końcu. 100 tysięcy tylko kosztuje, to nie jest dużo. To nie jest dużo kasy jak za takie auto. Fajnie. Spoko jest to, że możemy sobie... A, czekaj, czekaj, 60 tysięcy ma? Pasek umie... A, 75 tysięcy musimy mieć na ten lepszy pasek. Ale tu mamy szybsze ładowanie, to sobie... Kupiło mi to? Kup. To Enterem muszę kupić, czy jak? Przekupić Enterem. Nie wiem, czy się napadnie. Pokazuje mi to sterowanie pada. To jest dziwne. Okej, okay, ładowanie 1 i teraz zwiększa o 20% szybkość ładowania się paska umiejętności. Czyli to oznacza, że będę mógł częściej się zderzać i częściej używać nitra. Piękna sprawa. No dobrze. Teraz wyjeżdżamy sobie i jedziemy. Tu mi pokazuje jakiś wyścig. Nie wiem, czemu mi zaznacza niektóre takie rzeczy gdzieś tutaj nieopodal. Zobacz, czasami mi tak migają różne tematy. Może to jest właśnie jakoś wysokopłatne? 15 tysięcy. Wyścig wokół Forest Hill. Jeden punkt kontrolny. Podejrzewam, że to będzie jakiś taki... no taki shooterowy, coś takiego wyścig. I niestety, ale po drogach jeżdżą samochody, no drogowe, asfaltowe. Ciężko dorwać auta takie typowo shooterowe z drogi. Najlepiej to by było je sobie po prostu chyba kupować, no nie? Tu mamy jakiś pojazd policyjny. No pojazdem policyjnym chyba nie będziemy brać udziału w wyścigach nielegalnych. Chcę zabrać jakieś takie auto z ulicy, żeby mniej więcej dać radę. I sobie byśmy zrobili ten wyścig. No do... O! Dobra, ten powinien być spoko. Że mi się tu dziwna kamera ustawiła. O! Ten powinien być spoko. Wysoko zawieszony, wielkie koła, szeroko rozstawione. Powinien być spoko na ten offroad tutaj. Dobra. I to jest wyzwanie właściwie. Spróbujmy. Łyk herbatki. Nie, znowu mi... Ach! Dobra, nieważne. Baja Boogie. Mamy określony czas, mamy 2 minuty 30 sekund. Pamiętacie, miałem ten wyścig taki fabularny, gdzie właśnie ścigałem się zupełnie innym samochodem niż te buggy. Taki poszerzony bardziej był, znaczy to też było buggy w sumie, ale wiecie, o co mi chodzi. Chodziło mi o to, że inaczej wyglądał, no. Że to nie był ten taki przerobiony Volkswagen, tylko to było inne autko i ono było tak trochę mniej przyczepne i ten wyścig dla mnie był strasznie trudny. A ten Volkswagen jest taki super przyczepny i bardzo dobrze się go prowadzi, super skręca. Nie mam tutaj najmniejszego problemu, żeby opanować go na zakrętach. Powiedział Lucek i skończył w ścianie. No to jest właśnie ta. Ops. I dojeżdżamy sobie. I tak, musimy to w 2 minuty 30, tu mamy checkpoint. Powinniśmy ogarnąć. Powinniśmy ogarnąć, gościu. Patrz. Driftik. Nie wyszedł. Ja tam szukałem specjalnie auta do tego, żeby to ukończyć. A tu nie ma, nie ma dobrze. Minuta 20. I tutaj to jest jakieś takie wyzwanie online. Ja pamiętam, że jak jeszcze był tryb online w driverze San Francisco, to gdzieś tam można było rywalizować z innymi graczami, ale chyba nie było takiego trybu typowo multiplayer, że z kimś się tam ścigaliśmy. A przynajmniej ja tego nie pamiętam. Tylko były takie właśnie wyzwania, że pokazywał ci się czas i potem mogłeś się z innymi graczami poprzez ten czas rywalizować, nie? Taka po prostu statystyka, mogłeś sobie to nabijać. Ok, mamy jeszcze 40 sekund na dojechanie do celu. Możemy sobie tak skrajnie pocisnąć.
I... Kurde, lekko, bardzo proste to było, samochód mega, mega łatwy w prowadzeniu, naprawdę. I proszę bardzo, zrobiliśmy. Dostaliśmy 15 tysięcy plus 15 tysięcy za to, że jesteśmy fajni. No i dostaliśmy 30 tysięcy kredytów, a to powinno nam wystarczyć niedługo. Właśnie, takie zadanie poboczne dużo nam w ogóle tej kasy dają, nie? Jakbyśmy porobili sobie je wszystkie, to byśmy pewnie mogli już ulepszyć naszą postać do maksa. Ale wiem, na co wy czekacie, no jest tutaj odcineczek, wy czekacie, aż tu w końcu weźmiemy się za tą fabułę. Ja tak okazjonalnie będę sobie brał różne tam wyścigi, takie rzeczy, bo zobaczcie, tu mam na przykład Forda Shelby GT500 do odblokowania, do kupienia i dostaniemy dodatkowo plus 15 tysięcy za to, że jesteśmy fajni. Nie no, za to, że jako pierwszy raz zaczęliśmy sobie, nie? Dobra, teraz pobawimy się w Euro Truck Simulator 2, czy raczej ATS. Head onto the 101 and wait for instructions. Hey, ooh. Is Kathy there? Shut up and get onto the 101, or they'll be collecting Kathy with a vacuum cleaner. Znowu groźby. Dobra, mamy bombę i będziemy jechać wielką ciężarówką, ale uwaga. Right, who the hell is this? Santa Claus. Real freaking funny. Put Kathy on. No, what is funny is what'll happen to you if you drop below 60 and the bomb stowed underneath your truck explodes. Dobra. Isn't that right, Kathy? Stay above 60 or explode. Dobra. To jest ciekawe, większość samochodów wyścigowych, to tam podaje się ich taką statystykę przyspieszenia od 0 do 60 mil, a 60 mil to jest właśnie 95 km na godzinę, no nie? I te dodatkowe 5 km na godzinę to jest ileś tam milisekund zawsze. I to przyspieszenie w Europie, jak mierzymy na przykład od 0 do setki, może być inne, nie? Na przykład jest Lambo, ma przyspieszenie od 0 do setki w 3 sekundy, to w Europie może mieć przyspieszenie od 0 do setki, od 0 do 60 mil w 3 sekundy, to w Europie może mieć przyspieszenie od 0 do setki w, nie wiem, 300 na przykład, nie? Where you going, Pop? If this rig blows, it has to be somewhere safe. Nowhere's gonna be safe for us if it blows. I'm working on that. Okay, ja bym zrobił to jak w GTA, czyli co? Wskoczył do wody, nic nikomu się nie stanie. Tak się robiło w GTA. Surprising. Where did you learn to drive so smoothly? It's a long and mainly unbelievable story. Dobra, muszę sobie wyznaczyć mniej więcej drogę, tak żeby jak najmniej zwalniać. Dodatkowo, żeż ty, każde zderzenie kosztuje nas znaczne zwiększenie niestabilności. Nitro. Raz 102, 103. I can close this city with a threat. A simple phone call. Drive safe now. Fuck, źle pojechałem. Nie wiem, czy tu utrzymam prędkość. Are you crazy? Trust me. Dobra, gdzie mam jechać? Tu chyba. Nie. Are you trying to set the damn bomb off? Ja chyba źle pojechałem. Ciężarówka! Ja chyba źle pojechałem. Czekaj. Nie widzę mapki. O kurde, przerąbane. 150. Dobra, byleby się nie zderzać. Zderzanie jest gorsze niż chwilowe spowolnienie. Dobrze pojechałem, jest git. Dobra, 102. Jest git. 110, jest dobrze, niestabilność. Ale już myślałem, że będzie po mnie. Dobra, damy radę. Potem zjechać tam w polną drogę i tyle. Nawet nie muszę chyba się aż tak bardzo śpieszyć. Możemy odrobinkę sobie zwolnić, żeby raczej uważać na kolizję. Dobra. I tutaj sobie wbijamy. Hops. Możesz ty, ale mało brakowało. Okej. Co teraz? Aha, dobra. Musimy podjechać pod ciężarówkę i pokazują nam się właśnie wykrzykniki, który samochód się do tego nadaje. Wybierzmy sobie może taki, który będzie jak najbliżej.
Yeah. Ups. Aha, on zdalnie rozbraja, nice. How about that? Could have been nasty. I'm waiting for an explanation. Dobre, to jest. Okej, okay, została nam misja Tenera jeszcze do ukończenia. Co tym razem? Jedź za Krugiem i nagraj jego rozmowy. Okej, okay, sneaky peeky. We gotta move fast. Why do you think I planted a bug in Carl Krug's car? The thug from the ammonia job? So that's why they let him out of jail. You're getting the hang of this, Jones. The first thing Krug will do is call up his boss to say he's not a snitch. And we'll be in on the call. Okej, okay. Musimy nagrać rozmowy. Teraz pewnie będziemy musieli się trzymać w jakiejś tam odległości chyba, nie? Żeby złapać jego sygnał czy coś takiego. Krug blew the ammonia job. What makes you think Jericho's gonna take his call? This is the only lead we got. How about we see where it takes us before riding it off? Przy moim garażu? Co oni robią przy moim garażu? Ej! Halo! Na podwójnej ciągłej chłop nie zna zasad. Tak, przy moim garażu coś kombinują. I thought we agreed to pronounce it Krug. Whatever. Sure looks happy to be free. Well, let's see where his happiness leads us. Okej. Co to była za fura? Nawet nie zwróciłem uwagi. Okej, we're closing up. Better have something to say. Stay on his tail. Będziemy się trzymać z tyłu w tym niebieskim okręgu. Będziemy nagrywać jego połączenie. You should be inside. Boss! I know. I caught a break. Tainted evidence. They couldn't hold me. What did I tell you, man? It's Jericho. Hey, shut up. I'm trying to listen. Tainted evidence? Yeah, that's very convenient. Listen, boss, I know how it looks, but you know me, right? I swear I ain't a rat. You swear? What next, Carl? Cross your heart, hope to die? I ain't a rat. Listen, that ammonia job, someone squealed. Because it was like every car in the city was an undercover cop. They were waiting for us. What makes you think I need you? I'm a good soldier, boss. Loyal. You're muscle, Krug. You're disposable. You're making a mistake. You are making such a big mistake. Never call me again. Damn it! Carl, it's Ramon. Ramon, I'll call you back. Not convenient, man. Not when you owe me. Don't get all sweaty, Ramon. You'll get your dues. I've been inside. Not my problem. You've been avoiding your obligations, Carl. That ain't smart. Whoa! Looks like you got a high opinion of yourself while I was away. You know who I work for? I don't give a rat's ass who your boss is, Carl. You owe me money. That puts me way above your boss. Ramon, it's swell your balls finally dropped, but don't push me. I pay my debts. You'll get yours. Too late for promises, Carl. I've got a rep to keep. You brought this on yourself. Ooh. Dobra, co z nim zrobią? Not our concern. As long as he leads us to Jericho, he's on his own. No właśnie, chyba Jericho nie chce z nim rozmawiać. Oho, atakują go. Dobra, chroń Kruga, musimy go chronić. Give him time to lead us to Jericho. Niezła ochrona, kurde, Lucy, coś ty zrobił. Dobra, chodźmy tu. O, ale mają fajne challengery. Szkoda, szkoda auta, no. Jo, te zderzenia mi się nigdy chyba nie znudzą. Wam chyba też nie, nie? Zajebiście to wygląda. O, mamy kolejnego challengera, bardzo dobrze. O kurde, ale mój challenger też oberwał. Niedobrze. Ale on jest super wytrzymały, poradzi sobie. Weźmy teraz furgonetkę.
patrz mu zderzak odpadł. Nice. Okej, to było proste. Musimy go teraz podgonić. Znowu jedzie przez mój garaż. Hello! Co mu się tak moje garaże podobają? Chce ubić jakiś interes ze mną, czy jak? Crook, I told you never to call me again. Boss, hear me out. Here we go. Give me something. How about a pony? You got a minute to convince me why I shouldn't rub you off the face of the earth. I love you, Moon. I know where we can get some more. You think I'd be sitting around jerking off while you were inside? I got what I need. You made the gas? That's right, Carl. You still need people, right? And I'm people. Trustworthy people. See, the thing is, I got debts, boss. Big debts. I need money fast. I'm desperate, boss. I'll take any kind of risk for you. Uh-huh. You think I'm wearing a wire? I swear you can search me. Search my car, my place, man. I promise you won't find nothing. Chyba by znalazł, nie? No i co dalej? No co on tak milczy? Aha. W ogóle nie zauważył jedynego swoim rodzaju challengera, który jeździ za nim. Bez przerwy. Goodbye, Carl. Okej. Przynajmniej już nie musi spłacać długu. Doing that to one of his own? He's smart. He knew Krug was a liability. Yeah, smart and... With Krug dead, we've only got two leads. But if we can't trace the signal that detonated that car bomb, looks like all we've got for fallback okay. is our old friend Ordell Williams. Dobra. Previously, on Driver San Francisco... Zrobiliśmy misję Tenera, to oznacza, że... Odblokuje nam się nowa część miasta, albo dostaniemy coś nowego. Odblokowano zło konieczne, jakaś misja taka poboczna. Mamy jeszcze jedną misję Tenera i na pewno po tej drugiej misji coś się wydarzy ciekawego. Więc chodźmy od razu i zanurkujmy w niej. Pyk. What's going on, Jones? But we just... You weren't here when we got the call? The cell phone signal that triggered the car bomb was traced to within a mile of here. Okay. Oh, come on. A guy like Jericho, he doesn't need to push the button himself. You know Jericho likes to get his hands dirty. He killed Krug himself, and he'll show. Okay. Dobra, nie spojrzałem, co mamy zrobić. Więc co my tu mamy? Wyeliminuj Jericho, to nie jest co. Don't ask me how, but I know it. Now we take him down. Czym on tam jeździ? Camino, El Camino, dobrze. Ja myślę, że to nie jest on. Ohohoho. Mamy coś z grubego kalibra. He's got no way out. Call it in, I'm gonna take him down. All right, watch yourself. Okay. Hey, whoa, whoa, whoa! You sure that's him? Positive. Don? Wow. Feels good, doesn't it? Yo, Tanner, ease up, man. That's not Jericho. I can see the headlines now. John Tanner gets his man. City praises hero detective. Hey, Tanner, man, I said ease up! You know, I wish you'd pull a gun on me. A reason to shoot you would make my day. Tanner, what the hell's gotten into you? You just don't get it, do you? Come on, just shoot me! Whoa! Tanner! Tanner! See you around, Tanner. All around! Damn, man! What'd I do this time? John! Hey, John! Hey, you! Get the hell out of here! Rozwalili mu furę i co? Oh, no. This is bad in many, many ways. What? One, that driver wants us dead. Two, that driver's Jericho. What? I don't know what to say, Jones. Jericho can do it too. I don't know who he's gonna control or where he really is.
Then get us the hell out of here. Przynajmniej partner mu ufa, co nie? Why do you think I joined the force? He's coming at us. Then watch out. Dobra. Jericho, ten nasz główny przeciwnik, też ma tą moc co my. Zrobiło się ciekawiej, no nie? On może przejmować inne samochody ruchu ulicznego i strzelać nami, nimi w nas. Więc musimy tego unikać i trzeba dojechać do celu. Pamiętam, że później będzie chyba taka misja, która będzie właśnie bardzo trudna. Też polegała na unikaniu samochodów ruchu ulicznego. I będzie trudno to przejść. Pamiętam, że miałem z tym spore problemy. Ale póki co po prostu musimy jechać sobie naszym challengerem i unikać zderzeń i będzie wszystko dobrze. A nie ma doświadczenia w zderzaniu. Gościu, prawie mnie trafił. Dobra, całkiem nieźle trafiają we mnie. Aż dwa naraz. O kurde. No dobra, jest coraz trudniej. Jest coraz trudniej. Żeszty. Dobra, musimy się chyba pośpieszyć odrobinkę. Ty, ja mam mocno uszkodzoną furę już. Dobra, uwaga. Obijemy trochę korków. Okay. Już niedaleko. Żeszty. No dobra, to jest trudne. Następną w lewo. Dobra, już niedaleko. Moja fura ledwo zipi. Okej, chyba się udało. Since when's Jericho been able to do that? You tell me. I don't know. It's quiet all of a sudden. Okej. No to ciekawy zwrot akcji. Where does that leave us? It means we've lost an edge, that's all. Our goal hasn't changed. All we have to do is find the real Jericho and pin him down. Okej. Now Jericho can shift too. It's a race. I gotta use Ordell to get to Jericho. Ta. Jericho też mógł nas podsłuchiwać i tak dalej, i tak dalej. Może wiedzieć wszystko i więcej nawet. Ale uwaga, moi drodzy, bo teraz... Your eyes on the city. On the hour, every hour. Coming up. Platinum plus ammonia equals cyanide? We talked to the counter-terrorism expert who says we should all be worried. John! Nurse! It's okay, buddy. It's okay. Okay, i uwaga, uwaga. I know you're in there somewhere. Pyk! Mamy chyba ostatnią część miasta odblokowaną. Rozdział 5, tajna operacja. Dobra, tu będzie fragment piosenki, musiałem pominąć tą cutscenkę, bo by mi zablokowali YouTube'y. Ale słuchajcie, od tej pory możemy jeszcze bardziej oddalać sobie widok. Jeszcze bardziej... W sumie nic bardziej, po prostu możemy bardziej oddalać widok. Cyk, i szybciej się przenosić między lokacjami. Nie? Pokupować nowe garaże. I teraz problem jest taki, żeby sobie jakoś ogarnąć Pagani Zondę, a do tego trzeba bardzo dużo kasy. 100 tysięcy kosztuje tutaj taki sobie garaż. Trzeba mega długo farmić, żeby zdobyć sobie tę furę. I co, mamy tutaj jakiś garaż na uboczu? Czy mi się tu pokazuje, co ja odblokowuję, jak sobie będę to... O, to kosztuje 5 tysięcy, bardzo dobrze. Alfa Romeo Spider Duetto.
to i 8 innych. Zobaczmy. 70 tysięcy, czekaj, to będzie, będziemy mogli kupić chyba sobie. A, 75 potrzebujemy. Pasek umiejętności, poszuki, mnożnik dochodu. To musimy sobie zblokować. Zalicz jeszcze 15 prób. 15, to koniecznie musimy odblokować, bo bez tego mnożnika to będzie słabo, kurde, zdobyć. Próby. 15 próby. Próby to co to są? Które to są próby? Próba, okej, okay, dzień dobry. Próba prędkości. Pod prąd przez 150. Okej, okay, mam już odpowiedni samochód do tego. Proszę bardzo. Driver San Francisco, tutaj samochody odpowiednie masz za rogiem. Już coraz lepsze samochody będą się tutaj pojawiać, więc bez problemu. Teraz będziemy mieli coraz lepsze furki. Pod prąd przez 20 sekund, 150 na liczniku. Bułka z masłem. Pyk. O, 20 sekund to dosyć długo, jak się jedzie pod prąd. Ale okej, udało się. Próba prędkości zaliczona. Dostaliśmy w ciuch hajsu, bardzo dobrze. Musimy takich prób sobie porobić więcej, po to, żeby odblokować sobie ten mnożnik kasy. To jest ważne. Tu mamy próbę prędkości, rozpędź 5, a od ponad 150. Okej. Powinno nie być trudne. Kurde, jakie auto dostałem. 5 aut. Tu mamy Jaguara. Będzie mi chyba za mało miejsca. Aha, no to spędziłem już, spoko. Myślałem, że będzie za wolno, ale nie. Cadillac. Dobra, mamy. Dłuższa prosta, tu mamy kawałek tej prostej. Shelby, proszę bardzo, dzień dobry panu. Tutaj nie będzie to trwało długo. Cyk. Mamy autostradę. Na autostradzie samochody już będą jeździć dość szybko. Słowo powinno być jeszcze bardziej proste. Ten samochód akurat nie jest jakiś najszybszy. I to będzie chyba ostatni, nie? 30 sekund zostało. Pyk, zrobione. Pięknie. Właśnie, ten samochód się pojawił jako nowy. To jest taki starszy Mustang Convertible ze ściąganym dachem materiałowym. Okej, okay, to mamy zrobione. Mamy kolejną próbę. Ten mnożnik kasy naprawdę, nie to żebym był pazerny na kasę czy coś, ale... A, skocz 6 autami z lawety. Okej, okay. Czekaj, bo... Mogę tego... Jeszcze raz spróbuję to zabrać. O, jest, teraz mi się udało. Czyli tak, lawety powinny nam się pojawić na mapce. Znowu mam ten samochód dziwny. Znaczy na masce, na mapce powinny się pojawić te lawety jakoś. Sobie przybliżymy widok. O, jest laweta, proszę bardzo, jest tutaj. Czyli co, w 60 sekund musimy kilkoma autami skoczyć. No, nie ma co ukrywać, jest w tej grze troszeczkę farmienia, żeby zdobyć jakieś ciekawe furki. Jak będziemy mieli ten mnożnik tej kasy, to wtedy będzie się szybciej ta kasa zdobywać, więc warto to zrobić od razu, bo też za każdą misję tam się pewnie dostanie jakieś kasy, jakieś wyzwania, nie wyzwania, nie? Dobra, czekaj, czekaj, co my tu jeszcze mamy? Czy mamy gdzieś w innym miejscu, bo tam mi się już samochody skończyły. Lawety, gdzie jeżdżą lawety? A, jest ich sporo. Teraz będzie ich sporo jeździć, nie? Nie będzie problemu. Tu mamy autko. Mamy aż dwie lawety w tym miejscu. O, mamy niewidzialne ściany, nawet nie wiedziałem. Kurde. Nie możemy sobie zeskoczyć z autostrady. Dobra, mamy 30 sekund, trzeba jeszcze dwa auta skoczyć. Okej. Okay. Powinno się udać, 20 sekund. No i pięknie, dobra, kolejny wyczyn zaliczony. 30 tysięcy kredytów. I od razu kupujemy ten mnożnik, to jest bardzo, bardzo ważne. Dobra, zróbmy sobie jeszcze to. Próba.
Okej. Okay. I proszę bardzo, mnożnik dochodu mam już możliwy do kupienia. Trochę musiałem się z tym pobawić i wiecie co? Zdobyłem 190 tysięcy punktów do wydania. Sporo w sumie, tak jak się zastanawiam teraz. No, trochę mi to zajęło, bo jednak trzeba było się tu pobawić w to jeżdżenie, w robienie tych różnych misji. Miałem teraz takie zadanie, żeby skoczyć chyba ilomaś tam taksówkami z lawet. I trzeba było jeździć, o tu na przykład miałem tą lawetę, trzeba było jeździć wokół tej lawety i skakać z taksówkami z niej. Takie zadanko po prostu, o. Jest trochę tutaj farmienia, zwłaszcza w tych późniejszych etapach gry, jak chcemy sobie jakieś tam furki blokowywać, nie? To jakby do przejścia fabuły gry nie jest potrzebne, ale jest zajebiste, więc ja sobie to robię. I teraz chodźmy sobie do garażu, weźmy sobie ulepszenia, mnożnik dochodu. Stać mnie, proszę bardzo. I kup poziom drugi, by odblokować, okej. Okay. Pyk, dobra. Zalicz jeszcze 20 prób! Ale myślę, że warto to zrobić. I teraz, wow, patrzcie jaka różnica, zwiększa przychód o 1,5 razy, a tutaj o 3 razy więcej, a tutaj nawet nie wiadomo ile, więc muszę te próby ukończyć. Na pewno to zrobię. I jak te próby ukończę, ten mnożnik dochodu mi się zwiększa, ale już w tym momencie mam 3-krotnie zwiększony mnożnik dochodu, więc to jest na pewno sztonks i przyda nam się w zabawie. Na przykład zobaczcie, jak jedziemy sobie o tak normalnie drogą i cokolwiek robimy, wyprzedzamy jakiś samochód, to już dostajemy 5 punktów, albo 10, albo 20, jak używamy dopalacza, pyk, nie? To wszystko się tutaj liczy, wy gór... Aha, ja mam to za... ja mam to zasłaniał kamerką, nieważne. Ja muszę na chwilę wam wyłączyć, czekajcie. Pyk. Zobaczcie sobie. Widzicie? Teraz się to nabija, no. Kurweta policyjna, co ty gadasz? Gościu, zobacz. Tak, to mi się nabijają tam punkty. Nawet jak policją jadę. Zobacz. Używam dopalacza. Okej, okay, dopalacz też się liczy. Ja pierdzielę, patrz na to. Gościu, korweta policyjna, ZR1. Ale to jest szybkie. Typie, zobacz na to. Fajne. Moi drodzy, zapraszam was na kolejne odcinki z Driver San Francisco. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Hejas.